trzeci i już ostatni pojedynek w boksie olimpijskim juniorów dwóch 16-latków. Robert Stasiok z Legii Warszawa, niższy i wyższy zdecydowanie i zasięg rąk większy o 15 centymetrów. Kacper Klimczak, niebieski zawodnik, Pietrzyk Boxing Team. No ciekawy jestem, jak on tutaj się spisze. To było potknięcie. On dobrze tutaj precyzyjnie kontruje prawą ręką. Teraz niewłaściwie wziął dwa ciosy sierpowe od Stasioka. Stasiok oczywiście, choćby ze względu na warunki fizyczne, idzie do przodu, cały czas wybiera pressing. No powiem ci, że jak na chłopaka, który trenuje tylko rok, to daje sobie radę i też trzeba powiedzieć, zachowuje w tym wszystkim zimną głowę. A teraz zarysowuje się już nieznaczna przewaga Stasioka, ale proszę, widzieliśmy bardzo ładny prawy taki bity z góry. I lewy też przepuszczenie ataku Stasioka. Teraz mocno trafił Stasiok. Ale tutaj Stasiok, to jest żywioł, to jest atak do przodu. Tak. Trzecia runda, więc przyspiesza. Dobra praca nóg, jak na chłopaka, który rok trenuje zaledwie boks. Mówię oczywiście o Kacprze Klimczaku. No tak, czasem Stasiok trafia, ale czasem z tymi sierpami próbuje powietrze i wpada w liny. O, kolejny raz. No to jest pierwsza walka, gdzie... Bardzo wyrównana, tak. Naprawdę... Dwóch poprzednich, gdzie było wiadomo przed ogłoszeniem werdyktu, tak, kto wygra. Tutaj... Ciekaw jestem werdyktu sędziów. Zwycięzcą tego pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje... Robert Stasiok! A więc jednak sędziowie wyżej ocenili ten atak na stop niż kontry Klimczaka, ale brawa i uznanie dla Klimczaka.